jesteśmy już po kontroli, która jest wymagana przy takim przetargu, w związku z czym w tym momencie tylko i wyłącznie zbadanie ofert. Na zadanie jest ryczałtowe, więc jest to dość szybkie sprawdzanie ofert. Zakładamy, że najniższa oferta, która jest 10 milionów poniżej naszego kosztorysu, który przygotowaliśmy, a zatem daje nam dużą oszczędność na całym projekcie, ponieważ są to środki, które są do wykorzystania na pozostałych zadaniach. Zadanie, które polega rzeczywiście na 8 zadaniach, nie tylko tym jednym, w związku z czym wszystkie oszczędności, które mamy już do tej pory z Dąbrowskiego i Śmigłego Ryza, będą możliwe do przesunięcia, wykorzystania na dalszym etapie realizacji. Dalszy etap to jest projekt budowy, więc tutaj przetargi, które głosimy, troszeczkę odsuną w czasie realizacji. Natomiast tutaj najniższa oferta 10 milionów poniżej. Spodziewamy się na przełomie kwietnia, maja będzie możliwość podpisania umowy. To, jakie roboty zostaną jako pierwsze wdrożone, dziś nie będziemy o tym rozmawiać, dlatego że jest to połączone z drugim przetargiem, przepraszam, z drugą inwestycją niż realizowaną. To jest przebudowa ulicy Dąbrowskiego. Nie będzie można rozpocząć prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego, dopóki nie zakończy się pierwszy etap przebudowy Dąbrowskiego, czyli puszczenie tramwaju po skrzyżowaniu Dąbrowskiego-Kielińskiego. To jest warunek, żeby móc tutaj wstrzymać tramwaj na ulicy Śmigłego Rydza. Na pewno wykonawca po podpisaniu umowy jakieś prace rozpocznie, natomiast tutaj zobaczymy, jak zgra się to w czasie z wykonawcą z ulicy Dąbrowskiego. To jest dwóch różnych wykonawców, więc będziemy musieli tutaj koordynować dwie firmy. Jeżeli chodzi o samą przebudowę, przebudowa od skrzyżowania z Przybyszewskiego do skrzyżowania Marszałków. W Przybyszewskiego mamy wspólne torowisko autobusowo-tramwajowe i kontynuacja jest właśnie Śmigłego Rydza, dlatego że przede wszystkim ten projekt zakłada przebudowę bardzo mocno zniszczonych wiaduktów w ciągu Śmigłego Rydza. Te wiadukty zostaną wyburzone, wybudowane od nowa, natomiast tramwaj wspólnym torowiskiem autobusowo-tramwajowym zostanie obniżony do poziomu zero, czyli będziemy mieli dwa obiekty drogowe i przystanek tramwajowy poniżej tych wiaduktów. Będzie to obiekt bardzo podobny do tego, który został wybudowany przy okazji trasy WZ przy Gogola. Też fragment w murach oborowych, no i taki wspólny przystanek, część na filarach mostowych w tej części przystankowej. Prace są przewidziane do zakończenia w połowie roku 2020. Zakładamy tutaj dwa sezony budowlane. Niestety przebudowa będzie wymagała przebudowy wiaduktów, a te niestety nie w parę miesięcy. To zakładam, że każdy z tych obiektów będzie wyburzany i budowany prawie rok, więc jest to inwestycja na dwa lata przewidziana. Natomiast na pewno będziemy próbowali skończyć wcześniej torowisko po to, żeby w momencie, kiedy nie będzie można prowadzić ruchu samochodów po obu nitkach, przynajmniej tramwaj mógł wrócić na swoją linię. To jeżeli chodzi o jezdnię, to jezdnia... Dochodzimy do granicy tego, co zostało wybudowane przy WZ, bo nie ruszamy tego, co jest w tym momencie przebudowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę, to ile nie ruszamy ciągów pieszych i rowerowych po drugiej stronie, bo one jeszcze są na gwarancji, to po tej stronie powstanie nowy chodnik i nowa droga rowerowa na wysokości tutaj obiektu, który jest budowany. Wykonawca tego obiektu również uzgadniał na narożniku dołączenie się do naszych dróg rowerowych, czyli tutaj część prac zostanie wykonana bezpośrednio na rogu skrzyżowania przez inwestora budującego obiekt usługowo-biurowy i ciąg dalszy, czyli u nas przebudowa w tej części, w której się znajdujemy, chodnika i drogi rowerowej. Oni dostali nasz projekt, tu jeśli chodzi o Śmigłego Rydza, dostali nasz projekt i do tego projektu mieli się dołączyć swoimi ciągami pieszymi i rowerowymi. Jeżeli chodzi o to, czy to jest udostępnione, wydaje mi się, że nie, ponieważ oni nie mają tego obowiązku, natomiast to było uzgadniane w Zarządzie Dróg i Transportu. Więc dokumentacja jest na pewno w Zarządzie Dróg i Transportu przedstawiona do akceptacji i zakładam, że przez Zarząd Dróg akceptowana. Zresztą przy naszym udziale, ponieważ my dawaliśmy wytyczne do tego, jak się ma. Droga rowerowa czy ciąg pieszy rowerowy? Droga rowerowa.